Cześć, witam wszystkich serdecznie. W tej serii krótkich filmów dotyczących pomiarów multimetrami, tym razem przebiegi. Będzie więc o prądzie i napięciu zmiennym, przemiennym, okresowym, sinusoidalnym, trójkątnym, prostokątnym, o wartościach czytowych i skutecznych. W tym odcinku będzie więcej informacji, ponieważ temat chciałbym potraktować kompleksowo, więc i odcinek będzie dłuższy. Tradycyjnie, na początek, podłączenie i ustawienie multimetru. Podobnie jak dla prądu i napięcia stałego, czarna sonda multimetru to gniazda COM, a czerwona do gniazda oznaczonego odpowiednią literką. Tu także kierujemy się jednostką. V jak volt dla napięcia i A jak amper dla natężenia prądu. Oznaczenie prądu czy napięcia zmiennego to znak tyldy lub AC. Zwróćmy uwagę, że niektóre multimetry mają oddzielne gniazda dla mniejszych i większych prądów, jak na przykład DM100C, UT161B+, czy urządzenie, czy w jednym. W NIRSI 2C23T. Natomiast niektóre multimetry nie mają możliwości pomiaru prądu zmiennego, a jedynie pomiar napięcia zmiennego, jak na przykład pokazywany we wcześniejszych odcinkach UT33B. Podłączenie analogicznie jak dla pomiaru napięcia i natężenia prądu stałego. Czyli dla pomiaru napięcia podłączamy równolegle, a dla pomiaru prądu przerywamy obwód i podłączamy szeregowo. Pamiętajmy, że w przypadku pomiarów, tam gdzie występują niebezpieczne napięcia, należy zastosować odpowiednie środki bezpieczeństwa i szczególną ostrożność. Najpierw pomiar napięcia. Smart multimetr. Czarna sonda do COM, czerwona do wejścia, tryb auto i możemy mierzyć. Po chwili mamy wynik na ekranie. Co oznacza ten wynik? Omówię w dalszej części. Multimetr automatyczny. Czarna sonda do COM, czerwona do oznaczonego literką V, tego samego co dla napięcia stałego. Wybieramy pomiar napięcia zmiennego. Dla UT136C i UT61B+, ustawiam pokrętło na literkę V ze znakiem tyldy. DM100C w trybie automatycznym ustawiam pokrętło na literkę V i wybieram przyciskiem AC. W NIRSI sondy tak samo, wybieram multimetr, w trybie auto sam wybiera właściwą funkcję i już mogę odczytać wynik na wyświetlaczu. Multimetr manualny. Ustawiam zakres na większy niż spodziewane napięcie. W przypadku UT33B mam do wyboru tylko 500 i 200 V. Jednak ten model nie radzi sobie z pomiarami niskich napięć. W DM100C zakresy napięcia zmiennego są od 1 do 750 V. To te oznaczone niebieskim kolorem jak jednostka volt ze znakiem tyldy. Teraz już mogę podłączyć sondy i odczytać wynik. Podobnie jest z pomiarem prądu. Tu jednak wybieramy inne gniazdo, zakresy prądu zmiennego i podłączamy w obwód szeregowo. Będę mierzył prąd zmienny płynący przez żarówkę sterowaną sygnałem PWM. Smart multimetr. Czarna sonda do COM, czerwona do gniazda oznaczonego literką A. Przerywam obwód, podłączam multimetr i odczytuję wynik. Jeśli multimetr automatycznie nie przełączy się na pomiar prądu, to wybieram zakres. W tym modelu niestety się to nie udało. Sprawdzę drugi multimetr. Ten poradził sobie dobrze. Wybrał odpowiedni zakres. Multimetr automatyczny. Czarna sonda do gniazda COM, czerwona do oznaczonego literką A. Pokrętło ustawiam na literkę A i przyciskiem wybieram AC. W NIRSI. Wybieram multimetr, podłączam sondy, wybieram AC wysokoprądowy i mierzę. Multimetr manualny. Czarna sonda do gniazda COM, czerwona do oznaczonego literką A. Pokrętło ustawiam na zakres prądu zmiennego 10 A. Tak jak na gnieździe. Gdybym mierzył mniejszy prąd, poniżej 600 mA,
Czerwoną sondę mógłbym podłączyć do gniazda oznaczonego mikro A i MA i wtedy pokrętło na zakres 100 lub 600 mA. Przerywam obwód, podłączam multimetr i odczytuję wynik. W przypadku napięcia czy natężenia prądu stałego, to co widzimy na wyświetlaczu, to napięcie lub prąd w danej chwili. Tam sprawa jest prosta. A co z napięciem czy prądem zmiennym? Co właściwie widzimy na wyświetlaczu? Na temat przebiegów jest osobny film na kanale. Polecam wszystkim szukającym dodatkowych informacji. Zacznijmy od odrobiny teorii. Prąd zmienny czy napięcie zmienne to takie wartości, które zmieniają się w czasie. Jest to bardzo szerokie pojęcie, dlatego możemy je doprecyzować. Te określenia stosuje się i do prądu, i do napięcia, więc w dalszej części będę używał tylko jednej wartości. I tak mamy. Prąd przemienny to taki rodzaj prądu zmiennego, który zmienia nie tylko wartość, ale też kierunek przepływu. Prąd okresowo zmienny. Zmiany powtarzają się co określony czas. Prąd czy przebieg sinusoidalny, prostokątny, trójkątny, piłokształtny określają, w jaki sposób te wartości się zmieniają w czasie. Czyli po prostu, jaki kształt ma ten przebieg. I tak na przykład w naszych gniazdkach mamy prąd zmienny, przemienny, okresowo zmienny, sinusoidalny o wartości skutecznej około 230 V. Na ekranie przykład takiego przebiegu. Mamy tu amplitudę, okres, kształt przebiegu. Sporo tego. Co więc widzimy na wyświetlaczu jako wynik pomiaru? Widzimy wartość skuteczną. To w uproszczeniu odpowiednik prądu stałego. Czyli taka wartość napięcia czy natężenia prądu stałego, która wywoła taki sam skutek, da taki sam efekt. Czyli wykona taką samą pracę, dostarczy taką samą energię. W zależności od rodzaju przebiegów w różny sposób się oblicza na podstawie amplitudy. Dla prądu sinusoidalnego jest to maksymalne napięcie, czyli wartość mierzona od zera do punktu maksymalnego podzielona przez pierwiastek z dwóch. I tak, dla napięcia w naszych gniazdkach. Napięcie maksymalne to około 325 V, a międzyszczytowe to około 650 V. Natomiast wartość skuteczna napięcia to powszechnie używane 230 V. I tą właśnie wartość skuteczną powinniśmy zobaczyć na wyświetlaczu multimetru. Dla innych przebiegów mamy inne wzory. Na przykład dla trójkątnego będzie wartość maksymalna podzielona przez pierwiastek z trzech, a dla prostokątnego pomnożona przez współczynnik wypełnienia. I tu pojawia się kwestia sposobu pomiaru. True RMS. Jak to działa w praktyce, pokazywałem przy okazji testowania smart multimetrów Anenka. Multimetry nie posiadające funkcji True RMS po prostu mierzą wartość maksymalną i dzielą przez pierwiastek z dwóch, bez względu na to, jaki mamy przebieg. Jeśli mierzymy tylko przebiegi sinusoidalne, to wyniki mamy prawidłowe, ale jeżeli mierzymy inne, już nie. Multimetry z True RMS mierzą wielokrotnie w ciągu okresu i na podstawie tych wielokrotnych pomiarów wyliczają wartość skuteczną. Daje to wyniki znacznie bliższe rzeczywistym dla innych przebiegów niż sinusoidalne. Im więcej tych pomiarów w czasie jednego okresu, tym dokładniejszy wynik, ale to temat raczej na osobny odcinek. Jeśli coś Was interesuje, a pominąłem, dajcie znać w komentarzach. Zapraszam też do subskrybowania kanału, a ja już dziękuję za uwagę. Do zobaczenia!